Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Beyond Two Souls i dzisiaj lecimy w takie młodzieńcze dni Jodie. Nie zgadzam się i koniec. Zgódź się, Nathan, proszę cię. Wszystkie dziewczyny z klasy idą. Nie spóźnię się, przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jodie. To niesprawiedliwe. Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś i nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Dobranoc. Będę obok. Jakby co daj znać. Dobra, to widzimy taką zbuntowaną nastolatkę. No i co, to intro to takie dziwnie chodziło, to nie wiem dlaczego tak wyglądała ta wersja. W sensie, że tak nie łapało głosów i tak dalej. Zrobiłem wszystko, że no się tam sprawdziłem spójność plików, załadowałem jeszcze raz gierkę, no ale najwidoczniej to jest wada od plików gry, w sensie, że została źle zrobiona na komputer czy coś. Spokojnie, no już. Ja wiem, nie poszłaś na imprezę, każdy chciał sobie pójść na imprezkę, ty też byś sobie chciała, ale nie wyszło. Nie, tu nic nie ma, tak? Ale tu buty było słychać. Ty z wiatrakiem. Aidena nie mogę wezwać? Mogę wezwać Aidena. Przestań, Jodie. Już nic w tej sprawie nie wskórę. A, dobra. Masz szlaban i koniec. Czyli musimy Aidenem tutaj tak wkurzyć. John, wiesz dobrze, że nie powinnaś mieszać w to Aidena. Ogólnie widzę tutaj, że gitara klasyczna, jaka była w pierwszym odcinku, została zamieniona na elektryczną. Taka bardziej rockowa. Taka bardziej rockowa rzecz. W tą stronę bardziej poszła. Okej, czyli co, my tu mamy dużo rzeczy. Telewizor, box jakiś. Skończyłaś? Zadowolona? No dobrze, bo sama to teraz posprzątasz. Nic, nie będę sprzątać. Przestań, Aiden. Oni mają w dupie, czy zdemolujemy cały ten pieprzony pokój. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Nie wiem, czego szukać. Nie. Już jest spokojnie. Trochę zdemalowała mieszkanie, wiesz, ale uspokojnie. Dobra. Jasne. Okej, czyli co, wchodzimy w niego? Okej, dobra. Nie wiem, co się teraz stanie, powiem szczerze. Czy co, mogę jej otworzyć drzwi teraz? Nie mogłem Aidenem sobie po prostu tak otworzyć drzwi? Bardzo cię przepraszam, Cole. Mam wyrzuty sumienia, ale rozumiesz mnie, prawda? Impreza imprezą, wiadomo. Muszę się dziś stąd wyrwać. Impreza imprezą. Młodzieńcze lata rządzą się swoją naturą. I swoimi zasadami. Dobra, tak, wiem. Za późno by się wycofać. Okej, gdzie my jesteśmy? Widzę taki znak dosyć poważny. Nie wiem, to jest FBI, CIA? Nie mogę sobie tak przejść od tak, co? Czy mogę? Jakiś lag.
Dobra. Department of Paranormal Activities, czyli się myliłem, to jest departament takich rzeczy nadprzyrodzonych, coś takiego, który się zajmuje tym. Coś takiego jak, nie wiem, Unit czy Torchwood. Pozdro dla kumatych. Dobra, jak zamknięte, co my możemy zrobić? Czy są jakieś drzwi? Czyli trzeba tutaj coś zrobić, bo tam jak poszedłem dalej, to było, że w złą stronę idę. Coś przy tych drzwiach, tutaj. Ale nie mam nic z interakcją. Ty masz kartę, nie zauważyłem tej karty na początku. No, ID card i otwieramy elegancko, wszystko pięknie. Bum, cyk, cyk. Wychodzimy. Ja myślę, że tu będzie wyjście, a teraz to jest kolejne pomieszczenie. A chronicie to? Się nie skapną, że ma takie białe źrenicze? Że tu nikogo nie ma w sumie, ale to tak trochę... Trochę podejrzane. Dobra, jakaś przekąska na impreza, coś ten? Nie, nie można. Dobra, trudno, idziemy dalej. Żeby tu nikogo nie spotkać. Nawet tu są kamery. Oho, i tu będzie trzeba przejść przez ten. Ale bokiem możemy. O, cześć, Cole. Jody? Nie zapóźniona spacer. Gwiazdy. Dobra. To pomysł Nathana. Wymyślił jakieś testy w skrzydle D. Wiesz, a nie chwili wytchnienia z jego eksperymentami. Zabawne, bo właśnie przed chwilą z nim rozmawiałem. A tak, właśnie zadzwonił do mnie. I... nie wiem, ma nagły przebłysk geniuszu. Doznał olśnienia czy coś tam, więc... Chcę, żebym przeprowadziła jakiś nowy test. Widać, że kłamiesz. Sama nie wiem. Ty wiesz, jacy są naukowcy. Pracują na okrągło. Co jest, Cole? Mowę ci odjęło? A? Smutne. On chyba nie jest w nastroju do rozmów. Słyszałam, że wczoraj zmarła mu babcia, czy coś takiego. Dobra, nie wiem. On stracił głos. Złapał jakiegoś wirusa, coś. W tych czasach. I tyle zdołałam z niego wydusić, tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc... Mam nadzieję, że się nie zarażę. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dbać. W tych czasach powiedz coś, że ma się wirusa. Na razie. A już, zamykałem na 2 tygodnie i koniec, cyk. No idźcie. No idę, idę. Nic się nie zaświeciło, nie jest dobra. Cóż, chociaż nie trzeba szukać samochodu. O, fajne autko. Wszędzie widzę kamery. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Cole, dawaj. Dawaj kluczyki. Dawaj, dawaj. Siadaj do środka i uruchom silnik. No w sumie to by było podejrzane, gdyby Jody weszła za kierownicę, w sensie, no podejrzewam, że nie ma prawka i nic takiego. No i dawaj na tył, o właśnie, właśnie, to nie będzie podejrzane, to w ogóle nie będzie podejrzane teraz. Kurde, raczej będzie mnie tu widać. Dobra, wyjdź. To na pewno jest jakiś wpływ. Do bagażnika bym się schował, ale no kamery skoro są, to też by było podejrzane. Mogę do bagażnika się schować w sumie, dobra. A to nie wiedziałem, to tak po prostu mi taka myśl wpadła do... To niezbyt stylowa ucieczka, ale nie mam wyjścia. A skoro są kamery... Jedźmy, Aiden. Nie rzucajmy się w oczy, dobra? Aiden prowadzi... potrafił prowadzić samochód? Dobra, to mi też trzeba coś powiedzieć? Nie, znaczy tylko nas wypuścili, dobra.
Zaraz coś się wydarzy. Jestem pewny, że zaraz coś się wydarzy. Dobra, bye bye call. Było miło. A nie, teraz się przesiadamy w wygodne miejsce. No bo w sumie duży ten bagażnik. Wybaczysz mi, dobrze? Niedługo wrócę. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, idę. Zabierz go do lasu. Tam będzie bezpieczny. No nie wiem, zwierzyna i te sprawy. Czy będzie bezpieczny? Nie mogę tu wejść. Biec jakoś też nie mogę. Nie, nie mogę. Dobra. Serio, taka cała intryga, żeby do baru sobie pójść? Siemaneczko! Ziomeczki, cześć, cześć! Tu nikogo nie ma. Jeszcze ich nie ma. Zaczekajmy. Zagramy sobie o... Mogę w coś zagrać? Jakąś mamonę wygrać w tych? Nie, o dobra, mogę usiąść. Zaraz ktoś się przyczepi, jak nic. No. Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Poproszę lemonet. Tak bez dowodziku? Oho, nie lubię gości w długich włosach. Nie ufa się jeszcze gościom w kucyku. Nie, żartuję oczywiście, ale kiedyś oglądałem film. Kilka filmów oglądałem, gdzie gość z kucykiem był podejrzany właśnie, takie różne szemrane akcje. Halo, halo, ja się tego napić. To jest woda, mam nadzieję, że to jest woda. Wygląda jak woda lemonowa, woda z lemonką, coś takiego. Dobra, co teraz mam wstać? Okej, do tutaj mogę. Mogę zagrać? Dawaj, chodź. Samemu w bilarda? Czuję, że to jest jakiś błąd popełniony, ale żeby go nie wkurzać czy coś takiego, to powiedziałem, że tak. Nie wiem, co miałem zrobić. Ale musieli dużo warunków tu zrobić. Nic takiego. Po prostu jak w każdą sobotę wyszłam z dziewczynami. Gdzieś na miasto. No tutaj gościu to już kurde pro player. A coś mu nie wyszło. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Teraz próbuję, nie wiem, jakoś. Coś. Nie jesteś za młoda na to miejsce? Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Co mam zrobić? Pięknie, dobra. Masz talent.
Następna moja. Starzy wiedzą, że tu jesteś? Gramy w bilard czy w 100 pytań do? Trochę natrętny gość. Ej, spadaj! Czuję, że lubisz ten sport. Oho. Moi rodzice na pewno już się o mnie martwią, więc muszę już iść. Dobra, nie wiesz, z kim zadzierasz. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Akurat masz pecha. Pokaż się! No. Co ja tu mogę zrobić? Krzesłom? Jest tutaj coś. No, akurat. Przypomina się taka akcja z X-Menów w barze. Kto oglądał, ten wie. Tak trochę. Muzyka była trochę podobna, no przykro mi. Zadarliście ze złą osobą po prostu. A tu czekam, aż będzie można. Ale podwójny kompos. Czekam, że ktoś ma na mnie zrobić jakąś krzywdę, coś poddusić czy coś. No, no, no. Trzeba tak trochę wkurzyć Aidena bardziej. Pierdolony duch, który chce nas ukarać za nasze grzechy. No. Mordy, Frank, pojebało cię. Kurwa mać, nie chcę tu zginąć. No. Masz akurat pechę. Nie uda ci się to. Nie wyjdzie wam, o właśnie. Jak mówiłem, nie chcę nikogo zabić. Trochę postraszyć. Trochę postraszyć. Oho, oho, nie, 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 nie było tego w temacie. Nie chcę nikogo zabić. Czy ja muszę kogoś zabić? Chyba musiałem. No, chyba musiałem. No nie chciałem nikogo. No co ja muszę tu zrobić? Aha, oho. Nie chcę nic robić sobie, nie. Nie. Dobra, nie ma innej możliwości. No niestety. Nie było innej możliwości. Boże, nic ci nie jest? Boże, co się stało? Chciałam gdzieś wejść. Choć raz być jak inni. Nie. Już dobrze. Już dobrze. No więc to by było na tyle w tym szybkim odcineczku. Widzimy, jakie akcje mogliśmy zrobić, jakie dokonaliśmy, jakich nie dokonaliśmy. Ale to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia. No i cześć.